Księga powtórzonego prawa na rozdział 34. Potem Mojżesz udał się z równin Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, który się wznosi naprzeciw Jerycha. Wtedy pan pokazał mu cały kraj, Gilead aż po Dan, cały obszar Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny miasta Palm. Jerycha aż do Soaru. Pan powiedział do niego: To jest kraj, który przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam go twojemu potomstwu. Pozwoliłem ci go zobaczyć, lecz ty tam nie wejdziesz. Tam właśnie, w kraju Moabu, według postanowienia pana, umarł Mojżesz, sługa pana. Został pochowany w dolinie, w kraju Moabu naprzeciw Betpeor, lecz do dziś nikt nie wie gdzie znajduje się jego grób. Mojżesz w chwili śmierci miał 120 lat. Miał dobry wzrok i siły go nie opuściły. Izraelici opłakiwali Mojżesza 30 dni na równinach Moabu. Po tych dniach zakończył się okres płaczu i żałoby po Mojżeszu. Jozue syn Nuna był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Izraelici byli mu posłuszni i wypełniali to, co Pan nakazał Mojżeszowi. Nie pojawił się już w Izraelu prorok równy Mojżeszowi, z którym Pan rozmawiał twarzą w twarz. Pan go posłał, aby dokonał wszystkich znaków i cudów w ziemi egipskiej wobec Faraona, jego sług i całego kraju, aby ukazał całą swoją potęgę oraz te wszystkie wielkie i straszne dzieła, których dokonał w obecności wszystkich Izraelitów. Tak się kochani, takim krótkim rozdziałem kończy właśnie Księga Powtórzonego prawa, czyli śmiercią Mojżesza. Wśród Żydów panuje przekonanie, wśród wielu Żydów pewnie nie wszystkich, ale wśród wielu Żydów panuje przekonanie, że Mojżesz został na tej górze w niebo wzięty. Zobaczcie, umarł w pełni sił to nie jest tak, że umarł ze starości. Napisane, że jego wzrok był dobry, siły go nie opuściły, czyli nie był jakby takim już starcem, który po prostu potrzebował odetnąć. Nie, był w pełni sił. A mimo to umarł. Do dzisiaj, chociaż został tam pochowany, jak jest napisane, to nikt nie wie, gdzie jest jego grób. Stąd to przekonanie, że został wzięty do nieba. W sensie umarł i natychmiast poszedł do tego, który go powołał. Góra Nebo po polsku to znaczy dosłownie góra pocałunku. Więc mówię, że Bóg pocałunkiem zabrał Mojżesza do siebie. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że odniósł jakąś porażkę, nie no, bo nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Ale gdybym miał wybierać Ziemię obiecana, albo bezpośrednio do Boga, to na co mi ta Ziemia Obiecana? Myślę, że Mojżesz miał taki sam wybór. Więc pobiegł do Boga. Tak się kończy jego historia. Dalej już usłyszymy o następnych dziejach Narodu Wybranego. Gdzie będą się spełniały te wszystkie. Yy, Zastrzeżenia, w sensie przestrogi, o których tu słyszeliśmy. Bo ci ludzie bardzo pobłądzą, oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, ale to już będzie w następnych odcinkach. Póki co, popatrzmy dzisiaj na tego Mojżesza, który tak żył, chociaż nie był doskonały, jak widzieliście. Nie zawsze był mądry, nie zawsze był bezgrzeszny, a jednocześnie Panu Bogu bardzo się podobał. Dlaczego Bogu słuchał? bo ciągle i ciągle był z nim, jak napisane tutaj, twarzą w twarz. Zobacz, napisane, już nigdy nie pojawił się w Izraelu prorok, który by rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. No to może ty będziesz następny. Z Bogiem twarzą w twarz.